W naszym zbiorze ikon mamy ikony od XV wieku do czasów właściwie współczesnych, ale tutaj na tej wystawie prezentujemy ikony od XV do XVIII wieku. Te XV-wieczne ikony, tak jak nasze wspaniałe Deesis XV-wieczne, powstawały na pewno w pracowniach mnichów. To oni wcześniej skupiając się na modlitwie, poszcząc i ofiarując Bogu swoją pracę, przygotowywali najpierw deski, potem gruntowali je i pisali święte obrazy. Każda ikona musiała być pisana według określonych metod, ściśle przestrzeganych. Pewne wzory były powielane tak, aby człowiek nie profanował określonych przez Kościół motywów ikonograficznych i scen. Z czasem ikonopis uległ rozluźnieniu. Coraz więcej przenikało do niego wzorów zachodnich i coraz częściej już nie mnisi pisali ikony, ale ludzie świeccy. Z czasem tak się złożyło, że tę funkcję przejęli mieszczanie, mieszkający w miastach większych i mniejszych miasteczkach, nieraz nawet na wsi. Jednym z ośrodków pisania ikon były rybotycze. Mieszczanie ryboteccy wykonywali ikony w celach zarobkowych. Tutaj Doliną Wiaru wędrowali pątnicy do Posady Ryboteckiej czy do Kalwarii Pacławskiej i po drodze niejako mogli te ikony u nich nabyć. Mieszczanie ryboteccy dysponowali na pewno innymi materiałami do wykonywania ikon niż malarze klasztorni. Już wtedy, pod koniec XVII wieku, odeszli z cerkwi możni fundatorzy. To też barwniki, którymi się posługiwali, mistrzowie z rybotycz, na pewno nie były takiej klasy, jak te, którymi się posługiwali mistrzowie klasztorni. Z czasem uległy one przemianom. Także maniera, którą posługiwali się mistrzowie ryboteccy, była inna. Zmieniły się proporcje postaci, ikony dążyły nieuchronnie w kierunku ludowości. Nadal mają wiele świeżości, bo są to postacie malowane coraz bardziej od serca, a nie w pewnych schematach, ale już nie jest to ta klasa malowideł, już one są mniej bizantyńskie, a bardziej ludowe, bardziej swojskie. Także ikonografia zachodnia wędruje na te ikony. Postacie, na przykład w pokłonie trzech króli, są ubrane w polskie stroje. Widzimy jednego króla na przykład w żupanie szlacheckim i przy szabelce. To jest niemożliwe, by taka postać zaistniała na ikonie XV-wiecznej. Thank you.
No tak, tylko potyg polega na tym, żeby później zwilżyć swoje i wydrapać wiele. Ani już? No i gotowo, tak. Poczekaj. Wyszli się ten celek w to i zakręć proszę słoik. Jak siedzisz, to możesz sobie, jak to wyschnie, dokończyć od rysowu. Tam masz już mniej więcej zarys, że będziesz wiedziała, co dalej się dzieje. A z twarzami, jeżeli chodzi o karpackie ikony, to tak jak mówiłam, twarze za każdym razem wyjdą inaczej ze względu na to, kto to maluje i jakie mamy maski. To ze swojego doświadczenia. Kto to maluje, jaki mamy nastrój? Możesz wziąć 10 osób, chyba że są kopistami, no to już jest całkiem inaczej. Ale w jakim jesteś humorze i możesz usiąść ze znajomymi i robić te same ikony i one będą co? Każdy inaczej namaluje twarz. I lecisz tak. Już będzie wiedziała, co masz zrobić. Okej. Okay. I teraz idziesz sobie delikatnie, tak żeby się wiedziała, bo to jest twoja ikona, więc ty doskonale wiesz, gdzie jest granica, ale żeby taki zarys jednak nie.
zainteresowana, bo to jest złożona krzywa i to jest tata i to. Chyba, że pan chce taką, tu jest taką. A ja bym tak nie wybrała. Nie, pan, to jest tylko do powierzchni. Tak więc nie. No to dobra. Kamila, ty wiesz tamte, nie chcesz już. A ja się kupię. Idziemy już. To jest taka kopara na tym silnie. Ale nie wiem, czy się objął z tym liczem, gdzie kleje. Nie, kółko mu po prostu. To nie. Przejedzie się pędzelkiem, to od razu na mydle widać, widać czy... nawet minimalna ilość. No dobra, to ja już nie robię. Jak już stwierdzimy, że jest wygniecione wystarczająco. Na mydle jest o wiele łatwiej. Ale w ten sposób można sprawdzić, czy jest... Jeszcze farbę zostawię. Zostawia farbę. Wygniatać w jedną i w drugą stronę. Zostawia farbę znowu po mydełku i znowu sobie ugniatać. Tak. Domu teściowa robi to codziennie. Ale nie wzbudza takiego zainteresowania. Można tutaj położyć wytrzemy, prawda? Czy już mogę go ten? Usunęłaś ten zarodek? Wiesz co, ale jak tam go wyciskamy, A, ja go tak proszę.
Czekaj, dziecko. Puszczy. No on zacznie się wylewać. Tylko żeby nie spadło w całość. Zrobimy, żeby się nie marnowało. O! Super. Okej. Tak. Czyli ile trzeba tego octu w zasadzie? Tak, ja sprawdzę się łyżeczki. Nie, ja zawsze to zależy od żółtka, bo niektóre są bardzo gęste. Te kupowane w sklepie najczęściej są bardzo rzadkie. Takie, żeby było troszeczkę lejące, żeby nie było za gęste. Przy malowaniu też się sprawdza. Mało tego, w każdej chwili można na odrobinę octu sobie dodać. To jest bardzo fajny motyw na ocet z tego względu, że można sobie odchylić bardzo delikatnie. Czasami potrzebna jest jedna kropla, a w ten sposób trudno jest to wymierzyć. Załóżmy całą łyżeczkę. Chyba jeszcze trzeba dodać. To musi być rzadsze. Dużo rzadsze. To jest ta kwestia żółtka. Czy to jest swoje zwane jajko, czy na przykład latem są dużo gęstsze. Muszą być dosyć sztywne. Jak później się nauczysz, to będziesz brudnym pędzelkiem nabierała czyste jajko i nie ważne. Jedną kropkę. Za gęste, ale to nie jest. Rozmieszaj to sobie pędzelkiem, bo chodzi o to, żeby pędzelek był wygodny, tylko delikatnie. Tak, żeby on się nigdy nie zginął. A teraz sobie na wierzch kolorku. No, tym pędzlem? Tak, 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 tak. Delikatnie zanurzasz i wyjmujesz. Okej, okay, tyle ci już tak. Zakręcamy i mieszamy. Tutaj. Włosy i tak musisz na ciemno, więc całe włosy mu zamaluj. Jakby samym ołówkiem robi się generalnie, gdzie są oczy, nos, usta, dłoń i obrys szat. I to wszystko, co jest nam potrzebne. Oko w ikonach ma bardzo charakterystyczny kształt i robi się je w ten sposób, że górna powieka zaczyna się dużym łukiem, schodzi delikatnie, a dolna zaczyna się prawie prosto i pod koniec dopiero ma taki łuczek. Warto zwrócić na to uwagę. Czyli tutaj raczej prosto. To mniej spokojnie. Z tego wybrniemy w trakcie malowania. Tylko też warto zwrócić uwagę, jak oni to robią, że zaczyna się prosto i pod koniec jest łuk, a u góry zaczyna się łukiem i dalej schodzi w dół. Powiekę oni zazwyczaj zostawiają jaśniejszą, ale warto sobie zaznaczyć też oko, bo cień powieki kładzie się na oku i później tęczówkę, źrenicę już można na samym końcu, ale ważny jest ten cień na oku, to później znika. Nie ma takiej dużej różnicy. Ja to nie malowałam, tylko zapatrzyłam. Dobrze, dobrze. Okej. Okay. To teraz zrób sobie ciemniejszy i weź sobie drobniejszy pędzelek. I
już zacznie iść w szczegółki, ok? Pędzelek jakbyś wytarła o brzeg. On nie może być całkowicie mokry. On powinien być wilgotny. Bo się tym stresuję. Stresowałam wszystkie ceny. No ja wczoraj też. A ty i tak jesteś dzielniejsza, bo ja miałam opiekę, a ty robiłaś to samo. No, ale widzisz, tutaj ten klej, to mi schodzi. Ja nie wiem, co to się podziało. Nie wiem, jak to poratować. Spokojnie, będziemy sobie patrzeć. Czy taki czarny? O, ten czarny już jest taki czarniejszy. A wystarczy. Tak, mam ten na twój.
Mój mąż, jak zaczynają wycinać, to pilnuje, że te wiosenne cięcia, czyli końcówka zimy, początek wiosny, to stara się, żeby zakupić wtedy drewno. Suszone jest u nas, więc cały czas jakby kontrolujemy ten proces. No i cięte, do tej pory było cięte na tartaku u sąsiada. I te pierwsze ofisy, łącznie z chorą, leżały na takiej wielkiej stercie. Ja chodziłam wokół tych desek i mówiłam, kurczę, ale one są śliczne, ja chcę je mieć. Tak dwa lata przeleżały, one zaczęły już w ogóle szarzeć. I stwierdziłam, okej, chory możecie sobie powrzucić, bo oni tam chcieli do ogródka, gdzieś tam, no więc nie masz, że pół hektara wokół domu, więc jest gdzie wykorzystać. Ale ofisy mi zostawcie, ja chcę je mieć. I zaczęłam cały, w tym momencie cały dom mamy zafieszony tymi ofisami. Od czasu do czasu pojawia się jakaś taka myśl, z tego skorzystam, bo tutaj widzę coś fajnego i można namalować. Tylko, że wtedy idą wyłącznie akryle. Do techniki ikonowej trzeba zrobić grunt i zamalować całą deskę. A tutaj ważne jest to, żeby zostawić to drewno, żeby było je nadal widać. To ma teraz suchy, prawda? Musiałem przejść jakoś. Absolutnie suchy, wszystkie deski są sezonowane. Mało tego, tak jak sprawdzaliśmy, bo te deski w różnych warunkach różnie pracują, miałam ikonę, która wisiała w domu 4 lata, dosyć spora lipowa, deska była wyschnięta, ona była 5-letnia, pomimo tego, że to była trójeczka. I ona cały czas pracowała, lato, zima, a to pola nie pracuje. To ona nie pracuje? Absolutnie nie pracuje. Mamy deski, które są naprawdę szerokie, gigantyczne. I na przykład wieszam je bezpośrednio nad kominkiem i sprawdzam, jak ono się zachowuje. Mam do tego warunki, bo tych desek w momencie, kiedy przygotowujemy do pisania ikon, nie stać mnie na to, żeby zabrać się za jedną ikonę, szlifować jedną deskę, gruntować jedną deskę. To jest bez sensu. Więc idzie, ja mam mnóstwo desek pod łóżkiem przygotowanych w różnych tych fazach. Jak gruntuję, to jest minimum 30 desek. Tak jak jest z gruntowaniem, tak samo jest z wzmocnieniem. W momencie, kiedy jest kilka warstw szelaku, one kilka godzin muszą wyschnąć, żeby zrobić tą warstwę dystansową, na którą położy się klej. I klej musi wysychać 12 godzin, zanim położy się na to złoto. Czasami więcej. Więc nie opłaca mi się siedzieć nad jedną ikoną i patrzeć na nią, aż jej ten klej wyschnie, żeby przykleić złoto. Tylko robię ich kilkanaście, a w międzyczasie już mam jakieś gotowe pozłocone, które mogę zacząć malować. Bo często jest tak, że na przykład robię podmalówki, czyli kolor cielisty, biały, czarny i podstawowy kolor szar, a później siadam przy którejś ikonie, bo tą akurat chcę skończyć, albo na to jest zamówienie. A tak naprawdę trudno jest określić, ile to zajmuje i która ikona będzie pierwsza. Oprócz zamówień to naprawdę trudno jest to trafić. Ja mam takie swoje ulubione zestawy, jak na przykład ktoś zamawia na ślub, to często świętą rodzinę, jeżeli dla kobiety, no to jakąś Matkę Boską. A czasami jest tak, że ktoś przychodzi ze swoim pomysłem. Ostatnio kolega poprosił, mówi, znajdź mi jakąś fajną świętą Barbarę. I zastanawialiśmy się nad ikonami, przeglądałam przeróżne, atrybuty są te same, ale ikona jest już mojego pomysłu, to znaczy twarz, to jak ona wygląda. Kolory zostają wciąż te same, dlatego że i kolor, symbolika i gesty dłoni są bardzo ważne w ikonach. To w końcu to była Biblia dla niepiśmiennych, więc ci ludzie potrafili odczytywać to wszystko i to zostaje, ale czasami zmienia się. Wydaje mi się, że to w zależności od tego, kto maluje. Nawet na zajęciach tak rozmawialiśmy. Czasami zależy od nastroju, że te twarze wychodzą całkiem inaczej. Jakby te twarze... to jest fajne, że nie jest, wszystko jest identyczne. Nigdy nie będzie. Absolutnie nigdy nie będzie. A co jest ciekawe, kolory nigdy nie będą identyczne. Nie da się powiedzieć koloru z tego względu, że nie korzysta się z czystych. Zawsze się miesza, bo to są suche pigmenty, farby w proszku. Miesza się z jakimś... Ale są naturalne produkty pochodzenia jakiegoś roślinnego... Roślinne, zwierzęce, mineralne, tlenki metali. Przeróżne, naprawdę. W Przemyślu jest kobieta, która sama je robi.